końca, i do końca. Nieco ponad rok temu, w lutym 2021 roku, zakończył się przetarg na budowę nowego żłobka miejskiego w Ostródzie. W minionym tygodniu, dokładnie 1 kwietnia, odbyła się oficjalna inauguracja placówki. Tego dnia uroczyście przecięto wstęgę symbolizującą otwarcie obiektu, a ostródzkie maluchy po raz pierwszy przekroczyły próg placówki. Dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze otwarcie żłobka. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważna chwila, duża inwestycja. I to jest jakby inwestycja najważniejsza, bo to jest inwestycja dla najmłodszych mieszkańców Ostródy, czyli dla pociech naszych mam ostródzkich i tatusiów, którzy mogą spokojnie iść do pracy, a pod opieką naszych opiekunek i pani dyrektor Ewy Kopańskiej będą czuły się bezpiecznie i uważam, że bardzo komfortowo. Prawie 3 400 000 zł wyniosła wartość inwestycji. Ostródzkiemu ratuszowi udało się pozyskać na ten cel 1 900 000 zł dofinansowania w ramach programu Maluch Plus. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo budowlane Witka z Olsztyna. Bardzo dziękuję moim pracownikom Urzędu Miasta, którzy przyczynili się do tego, że to właśnie wygląda jak wygląda, czyli powstał nowoczesny obiekt. Żłobek miejski numer 2 w Ostródzie będzie jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie, a sama inwestycja to realne wsparcie ostródzkich rodziców. W obiekcie są 64 miejsca dla maluchów, a kilka funkcjonalnych i bogato wyposażonych sal zapewni najmłodszym bezpieczną i spokojną przestrzeń do rozwoju. O tym zresztą przekonali się już rodzice maluchów. Nasz żłobek jest generalnie bardzo, bardzo fajny, przystosowany naprawdę dla takich maluszków. Wszystko jest nowiutkie, czyściutkie, są krzesełka, są łóżeczka, są piękne zabaweczki, wszystko jest nowe. Myślę, że dzieci czują się tak jak w domu po prostu, dzięki temu, no bo mówię, wszystko jest przystosowane właśnie dla nich. Rozwój i bezpieczeństwo maluchów, a także komfort ich rodziców to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Dlatego też obiekt powstał w bezpośrednim sąsiedztwie z funkcjonującym już od lat przedszkolem numer 4. Placówki połączone są ze sobą łącznikiem, co jest sporym ułatwieniem zwłaszcza dla tych rodziców, którzy mają dzieci zarówno w przedszkolu, jak również w żłobku. Duże zainteresowanie miejscami w żłobku sprawia, że ratusz już dzisiaj szuka możliwości, by w przyszłości znalazły się fundusze na budowę kolejnych miejsc opieki dla najmłodszych ostrudzian.